drużyny Jan Tarustka i Góra Nadryńcza. Obie ekipy już gotowe i za chwilę pierwszy gwizdek. I zaczęliśmy. Pierwszy strzał i pierwsza bramka. Karol Czubak, autorem bramki, już w 30 sekundzie ten worek z bramkami nam się rozwiązuje. Próba odpowiedzi gracza Strzelnicza, ale powstrzymana. Znów rusza Jan Tarustka. Ten strzał wybroniony od razu. Próba szybkiego rozegrania, ale powstrzymana. Poślizgnął się teraz zawodnik Góra, ale gracz Strzelnicza
Są dalej przy piłce. Teraz ta piłka gdzieś odskoczyła. Strzał i strzał obok bramki. Trzecia minuta spotkania przed nami. I kolejny atak rozgrywany przez zawodników z Ustki. Teraz Trincza przed szansą. Odebrana ta piłka. Znów Ustka. Trzech zawodników ruszyło do tego ataku, ale podanie odbiło się od jednego z obrońców. Teraz szansa dla Trinczy. Zablokowany ten strzał. Bez faulu. Odpowiedź górala. Poturbowany nieco jeden z graczy górala Trincza. Ładne teraz przerzucenie. Szansa. Gracza Jantara zostają przy piłce. Szansa na stworzenie sytuacji, która może się zakończyć bramką. Ponad bramką. Dobra obrona. Yeah.
6 minut zostało do końca pierwszej połowy. Dobre teraz to podanie, faul. I przed szansą na podwyższenie tego wyniku gracze z Ustki. Bramki. Kolejne nieprzepisowe zagranie. 5 minut. Tyle zostało do końca pierwszej połowy. Nieco spokojniejszy fragment tego meczu. Niemniej obie drużyny szukają tej swojej szansy do znalezienia drugiej bramki. Szansa przed góralem, ach! Minimalnie szybsze dostawienie nogi, myślę, spowodowałoby to, że oglądalibyśmy na tablicy wyników remis, a tymczasem to wciąż ekipa z Ustki jest na prowadzeniu w tym spotkaniu.
obok bramki. Kolejna szansa i mamy faul. I żółta kartka. Paweł Brus ujrzał żółty kartonik za to zagranie. Nie ma gola. 2,5 minuty do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Jedno bramkowe prowadzenie drużyny z Ustki. Kolejna szansa. Ponad bramką. Trzeci faul zaliczają graczy Górala Trończy. Znów akcja gracza z Ustki. Odpowiedź Górala. Minuta do końca pierwszej połowy. I nie ma gola. Piłka pozostaje w grze. Nie ma bramki. Dużo tych niewykorzystanych sytuacji dzisiaj mają gracze Inter Ustka. Jeden do jednego. Paweł Rus zdobył bramkę wyrównującą na 20 sekund przed zakończeniem tej pierwszej połowy. Koniec pierwszej połowy. 1 do 1 do przerwy.
Ruszają Graczewski. Dwie minuty za nami. Spokojny początek, ale teraz Jantar doprowadza do prowadzenia w tym spotkaniu. 2-1. Kasper Dawid sprawia, że drużyna z Ustki wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu. A Trójmiasto znów musi gonić ten wynik. Niecałe 10 minut do końca meczu. Nie ma gola, dobra interwencja bramkarza, ale jeszcze szansa. Obok bramki. Dotknięta tam jeszcze piłka przez jednego z graczy Górala, co oznacza kolejną szansę dla Ustki na podwyższenie tego wyniku. Szansa, nie ma gola.
8 minut, niecałe 8 minut do końca tego meczu. Jednobramkowe prowadzenie gracza z Ustki. Ale zawodnicy Strzeliczów pokazali, że potrafią powalczyć i potrafią też ładnego gola strzelić. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Szansa obok bramki. Szansa na odpowiedź. Zatrzymany ten atak. Nie ma gola! Pięć minut do zakończenia tego spotkania. 2-1. Tyle prowadzi Jan Tarustka. I obok bramki.
Będzie żółta kartka. Wiktor Moszczyński ukarany żółtym kartonikiem. Szansa dla Ustki. Teraz szansa, nie ma go. Od razu szybkie wznowienie. Strata piłki. Szansa teraz. Bramka 3-1. Karol Czubak wzmacnia prowadzenie swojej drużyny. Ale jeszcze ten worek z rąkami rozwiązał. Maciej Dawid, autorem tej bramki. Czas dla Góra Ladryńcza. I pół minuty do końca. Szansa, nie ma gola. Niezrozumienie teraz wśród graczy Strinczy. Szansa, ale dobre wyjście bramkarza. Thank you.
Szansa obok bramki. I znów obok bramki. Ostatnia minuta spotkania przed nami. 5-1!